Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Zasoby wodne w Polsce są mniejsze niż w innych państwach europejskich i to zdecydowanie. W związku z tym w Polsce szczególnie trzeba wodę oszczędzać. Czy Polska stosuje praktycznie dyrektywy unijne w zakresie oszczędzania wody? Czy w Polsce będzie wreszcie wprowadzony narodowy program oszczędzania wody? Czy będą stosowane masowo baterie wodne, popularne krany z tak zwanym perlatorem, który znacząco oszczędza wodę w czasie codziennego korzystania z niej? Czy w myjniach samochodowych, które są budowane masowo, będą stosowane przepływy wody w obiegu tak zwanym zamkniętym? Czy będą wprowadzane zachęty, aby stosować takie rozwiązania? Czy do podlewania w popularnych ogródkach przydomowych będą stosowane rozwiązania, które zachęcą do wykorzystania wody opadowej poprzez stosowanie odpowiednich zbiorników, które magazynują tą wodę? Panie ministrze, czy pan wie, że polska turystyka, a więc także budżet, tracą pieniądze z powodu niedostatecznie czystej wody u brzegów naszego Bałtyku? Po prostu z tego powodu jest mniej turystów. Szczególnie w okolicach rzek i rzeczek, które wpływają do naszego morza, nadal jest brudno. Co pan minister, jakie ma pan minister rozwiązania, aby woda w Bałtyku była tak czysta, jak chociażby od strony Szwecji, Danii? Dziękuję bardzo.